Nazywam się Artur Kamiński, pełnię funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Jestem także absolwentem Politechniki Opolskiej na Wydziale Inżynierii, Produkcji i Logistyki. W związku z tym chciałem bardzo serdecznie, bardzo gorąco zachęcić do podjęcia studiów właśnie na Politechnice Opolskiej na Wydziale Inżynierii, Produkcji i Logistyki na nowo powstałym kierunku PTI, Przemysłowe Technologie Informatyczne. To kierunek, gdzie możemy połączyć teorię z praktyką. Jest tutaj możliwość odbycia praktyk zawodowych, które z reguły trwają od 1 do 3 miesięcy i są odbywane w różnych przedsiębiorstwach przemysłowych. Takim przykładem jest nasze przedsiębiorstwo Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., które bardzo blisko współpracuje z Politechniką Opolską i taka możliwość tutaj występuje, aby studenci właśnie przemysłowych technologii informatycznych mogli obok teorii poznawać także praktykę w takich obszarach jak technologie informatyczne, jak inżynieria produkcji czy automatyzacja. Koncern chemiczny Grupa Azoty to jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie i lider branży nawozowej w Polsce. W przypadku Grupy Azoty ZKSA specjalizujemy się z jednej strony w sektorze produkcji nawozów, ale także z drugiej strony w sektorze produkcji związków chemicznych pod postacią jednostki biznesowej Oxoplast. Przyszli absolwenci kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki na Politechnice Opolskiej, jeżeli znajdą zatrudnienie, a takich właśnie absolwentów poszukujemy jako Grupa Azoty ZKSA, to także im gwarantujemy i dajemy możliwość do dalszego rozwoju, rozwoju zawodowego i rozwoju naukowego, chociażby poprzez uczestnictwo w programie, który jest u nas realizowany, a dotyczy projektów doktoratów wdrożeniowych. Jestem przekonany, że wybór nowego kierunku Przemysłowe Technologie Informatyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki na Politechnice Opolskiej to najlepszy wybór dla przyszłych pracowników. To najlepszy wybór z perspektywy oczekiwania rynku pracy, ale przede wszystkim oczekiwań naszego przedsiębiorstwa Grupa Azoty ZKSA, gdzie poszukujemy właśnie takich specjalistów, właśnie takich inżynierów, automatyków i specjalistów w obszarze technologii informatycznych.